Długi majowy weekend dla drużyn grających w czwartej lidze ZZPN nie był czasem odpoczynku. W przeciągu 4 dni zagrali oni po 2 ligowe spotkania, przed nami skrót 31 serii spotkań. Zaczynamy od spotkania, które rozgrywane było w Szczecinku. Na stadionie imienia Kazimierza Czesława Lisa starły się dwa zespoły z najlepszej piątki ligowej tabeli. Górą w tym spotkaniu byli gospodarze. Już w 23 minucie meczu dobre podanie otrzymał Mateusz Górny. Do akcji podłączył się Szymański i dostał silnie wyrzuconą piłkę. Wystarczyło, że zmienił tor jej lotu i jego zespół mógł celebrować objęcie prowadzenia. Ina przyzwyczaiła nas, że potrafi grać ofensywnie, bo goście próbowali odrobić straty jeszcze w pierwszej połowie. Oddawali groźne strzały, ale piłka nie chciała znaleźć drogi do bramki. Na przerwę z prowadzeniem zeszli gospodarze. Gospodarze prowadzenie podwyższyli w 64 minucie. Najpierw piłka z prawej strony została wycofana przez pole karne gości z goleniowa. Obrońca gości poszedł na raz i został minięty zwodem. Wtedy w wolne pole biegł Łukasz Jurjewicz, dostał piłkę i nie pomylił się. Lewą nogą pewnie umieścił ją w siatce. Ostateczny cios drużyna ze Szczecinka zadała na minutę przed zakończeniem regulaminowego czasu gry. W dogodnej sytuacji na skraju pola karnego znalazł się Patryk Kozioł i huknął z miejsca wprost w tylną siatkę bramki golkipera Iny. 3 punkty zostały w Szczecinku. Tylko jedna bramka w tej kolejce padła w Czaplinku, a zdobyli ją gospodarze. Prowadzić mogli już nawet na początku spotkania, kiedy piłka po strzale Babiaka zatrzymała się na spojeniu bramki Darłowi. Swoje sytuacje na bramkę próbowali zamienić także zawodnicy z Darłowa. Zawsze jednak mieli ciężkie pozycje do komfortowego oddania strzału. Wynik w Czaplinku nadal nie ulegał zmianie. Szale zwycięstwa w wyrównanym meczu na swoją stronę w końcu przechylili gospodarze. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy idealną prostopadłą piłkę w tempo otrzymał Tomasz Tomczak. Kapitan zostawił za sobą dwóch defensorów zespołu gości i sprytnie wykończył akcję, uderzając tuż przed interweniującym bramkarzem. Po bramce do szatni gościom grało się bardzo ciężko. Druga połowa meczu to głównie starania podwyższenia prowadzenia przez Lecha z akcji oraz groźne sytuacje pod bramką gospodarzy w wykonaniu Darłowi ze stałych fragmentów gry. Choć goście cały sił próbowali odwrócić losy meczu, to ostatecznie jednobramkowa zaliczka z pierwszej połowy spotkania wystarczyła, aby punkty w tym meczu zainkasował Lech Czaplinek. Od samego początku spotkania w Szczecinie brakowało klarownych sytuacji dla obu zespołów. Bardziej widoczna na boisku była jednak walcząca o utrzymanie iskierka. Trudy drużyny ze Szczecina zostały w końcu nagrodzone. W 27 minucie po kolejnej centrze w pole karne Rasela piłka znalazła się pod nogami Daniela Guzickiego. Ten oszukał nadbiegającego obrońcę gości i skorzystał z okazji, uderzając w długi róg bramki golkipera Zdygowa. Rasel nie miał łatwego zadania, bo obrona iskierki dobrze się spisywała. Czasem gościom udawało się oddać strzał, ale ciężko było o klarowną sytuację na strzelenie bramki kontaktowej. Iskierka chciała jeszcze podwyższyć prowadzenie i zamknąć mecz. Dobrze jednak interweniował bramkarz Rasela, dając nadzieję na tę jedną akcję gości dającą remis. Spotkanie zakończyło się ostatecznie wynikiem 1-0 dla gospodarzy. Kolejne ważne ligowe punkty wpadły na konto szczecińskiego zespołu. Kolejne pewne zwycięstwo lidera czwartej ligi, Wineta Wolin, na swoim boisku podejmowała Białych Sądów. Strzelanie w 32 minucie rozpoczął Dawid Jesz, który wygrywał pojedynek powietrzny i celnie główkował po rzucie rożnym. Zaledwie 2 minuty później na listę strzelców wpisał się Kamil Wiśniewski. Dostał dokładne podanie po ziemi z prawej strony boiska. Piłka minęła obrońców gościa, Wiśniewski miał jeszcze dużo czasu w polu karnym, aby ją przyjąć i dokładnie uderzyć w boczną siatkę bramki golkipera z Sądowa.
Trzecia bramka dla Wikingów padła w 59 minucie, kiedy to Konrad Bartoszewicz z okolic 16 metra uderzył po długim słupku. Piłka odbiła się od obramowania i wpadła do siatki. Ostatnie trafienie dla Winety na minutę przed końcem spotkania dorzucił Bartosz Nizio, który był szybszy od wychodzącego bramkarza białych. Młody napastnik zdążył jeszcze podbić piłkę przed golkiperem Sądowa wprost do bramki. Kolejne 3 punkty trafiają na konto zespołu z Wolina. Kutnik napoczął swojego przeciwnika już 10 minut po pierwszym gwizdku. Jako pierwszy do siatki Sparty Węgorzyna trafił Jakub Żelazowski, który głową z bliskiej odległości uderzył na bramkę gości. Minutę później idealnym podaniem obsłużony został Dominik Grochowski. Jego szybki strzał pozostawił bezradnego bramkarza Sparty w blokach. Kutnik prowadził już 2-0. W 23 minucie w rogu pola karnego sfaulowany został Jakub Pożyczka i Hutnik otrzymał 11. Do rzutu karnego podszedł sam poszkodowany i pewnie zamienił go na bramkę. W drugiej połowie zespół ze Szczecina zmniejszył tempo gry, ale i tak Sparta nie była w stanie mu zagrozić. 64 minuta to kolejny faul Węgorzyna w polu karnym. Sędzia podyktował kolejny rzut karny dla Hutnika, do którego podszedł Jakub Pożyczka i tego dnia zaliczył drugie trafienie. Więcej goli w tym spotkaniu już nie zobaczyliśmy. W Płotach w pojedynku Polonii z Orłem Wałcz pierwsza bramka padła już w 4 minucie spotkania. Goście z Wałcza przeprowadzili składną drużynową akcję. Szybkie wyjście prawą stroną Wegnera zakończone zostało celnym dośrodkowaniem wprost pod nogi wbiegającego Wojciecha Suślika. Ten w takiej sytuacji po prostu nie mógł się pomylić. Szybko zdobyta bramka nie spowodowała jednak gradu goli. Na drugie trafienie w tym meczu czekać musieliśmy do 54 minuty spotkania. Wtedy też długim podaniem uruchomiony został Marek Harmanowicz. Ten wykonał wszystko jak trzeba było. Uniknął spalonego, dobrze przyjął piłkę i celnie uderzył. Orzeł w Płotach prowadzi już 2 bramkami. Minutę później mieliśmy już 1-2. Przy rzucie rożnym dla Polonii źle zachował się Dariusz Juracki z Wałcza. Nie zdołał on uniknąć nadlatującej piłki i po jego przypadkowej główce piłka wpadła do siatki Orła. Bramka samobójcza mogła pozwolić na nawiązanie walki o remis w Płotach, ale spotkanie zakończyło się ostatecznie jednobramkowym zwycięstwem gości. 31. kolejka spotkań wywołała kilka zmian w ligowej tabeli. Jak teraz wygląda sytuacja drużyn, które walczą o utrzymanie? Czy zaszły ważne zmiany w czubie klasyfikacji? Sprawdźmy!